Polka mówi, Krzysztof Puwalski-Puwal, były operator jednostki wojskowej GROM. Witam Ciebie, cześć, dzień dobry. Witam Cię Andrzeju, witam Państwa. Krzysztof, chciałbym z Tobą porozmawiać na temat Twojej książki, którą wydałeś niebawem, na początku września, Operator 594. Co to znaczy, kim jest operator i ten numer 594? Operator w jednostkach specjalnych jest żołnierzem, który wykonuje specyficzne zadania. To jest żołnierz, który musi przejść selekcję, później kurs podstawowy czy kurs bazowy, a następnie specjalistyczne kursy. I wtedy dopiero zostaje wcielony do zespołu bojowego i tam wykonuje swoje zadania. A ten numer 594, co on oznacza? To jest mój numer operacyjny, który dostałem po przekroczeniu właśnie bramy GROM. Na rynku mamy wiele książek napisanych przez Twoich kolegów. Co Ciebie zainspirowało do napisania tej książki? Do tej książki zainspirowała mnie taka prosta sprawa. Po prostu na moich szkoleniach, wykładach rozmawiałem z ludźmi i widziałem, że że część z nich szuka swojej drogi życiowej, że potrzebuje jakiejś wskazówki, żeby osiągnąć swój cel, spełnić swoje marzenia. I to było tak naprawdę inspiracją do tego, żebym tą książkę napisał. Jeśli chodzi o Twoje życie zawodowe, to 22 lata w jednostkach specjalnych, w siłach specjalnych, 12 lat w Gromie. Czy w tej książce o całej Twojej tej historii zawodowej możemy przeczytać? Tak, możemy przeczytać historię moją od momentu, kiedy zdałem egzaminy do szkoły wojskowej jeszcze w Poznaniu w 1994 roku. Przeszedłem przez selekcję, żeby się dostać do plutonu specjalnego. I później dalej moje losy, czyli jednostka, wtedy się nazywał jeszcze to pierwszy pułk specjalny, później jednostka komandosów, ale i oczywiście jednostka GROM na samym końcu. Więc jak można prześledzić moją ścieżkę, drogę życiową, ale też co więcej i co jest uważam bardzo cenne, jak się zmieniały wojska specjalne w trakcie tych 20 kilku lat. To jest uważam naprawdę bardzo wartościowa rzecz. Wspomniałeś o pierwszej selekcji. Czy ta pierwsza selekcja mocno się różniła od tej selekcji GROM-u do GROM-u? Tak, różniła się ze względu na to chociażby, że ten etap etap w Gromie Górski, a tutaj mieliśmy to inaczej zorganizowane, ponieważ to był taki marszobieg na poligonie 60-kilometrowy. I też odwrócone to wszystko było, dlatego że pierw zaczynaliśmy od marszobiegu takiego z pełnym oporządzeniem wojskowym, oporządzeniu. W tamtych latach to wojskowe oporządzenie było tam bardzo specyficzne, niewygodne i doskwierało na każdym kroku. Ale i tutaj był ten marszobieg, a następnie dopiero były egzaminy sprawnościowe i jeszcze później inne egzaminy. O tym wszystkim oczywiście można przeczytać w książce. A w Gromie było inaczej. W Gromie na początku był egzamin właśnie fizyczny, sprawnościowy, psycholog, a później dopiero wysokościówka, a później dopiero ci żołnierze, ci kandydaci, którzy zakwalifikowali się, mogli wystąpić w tej selekcji, w tym etapie górskim. Operator 594, czy ta książka może być takim przewodnikiem dla tych, którzy na przykład, nie wiem, planują, wymarzyli sobie taką drogę życiową, żeby pójść na selekcję i trafić do jednostki GROM? Jak najbardziej. Oczywiście, że może być przewodnikiem. Ja opisuję z mojego punktu widzenia, jak ja to przeszedłem, jak ja się przygotowywałem do tej selekcji, bo tak naprawdę tutaj opisuję trzy selekcje. Tą w szkole, w Lublińcu i w Gromie. I też trzy selekcje się różnią, ale jest jeden wspólny mianownik. Taki, że żeby ją przejść, trzeba pokonać samego siebie, trzeba mieć olbrzymią determinację,
do tego, żeby w tych trudnych chwilach iść dalej. Jeśli chodzi o tą trzecią wspomnianą twoją selekcję do Gromu, rodzi się takie pytanie czytając, czy nie za dużo ujawniasz z tej trzeciej selekcji w książce? Można odnieść takie wrażenie, jak się to czyta, ale uwierzcie mi państwo, że jednostki specjalne naprawdę dużo więcej robią niż jest zawarte w tej książce i myślę, że to są wskazówki, to są pewne wskazówki. Krzysztof, jesteś twórcą zespołu K9 w Gromie i pierwszym dowodzącym tą sekcją. Czy w tej książce na ten temat również możemy przeczytać? Nie chcę zdradzać tego, dlatego że jest to w pewnym sensie ciekawostka, która się znajdzie gdzieś tam na którejś ze stron tej książki. Ale nie opisuję tutaj przebiegu formowania tej grupy, nie pokazuję tutaj tego całego przedsięwzięcia olbrzymiego, które zrobiliśmy wspólnie. No to chociaż nam zdradź, jak wyglądało twoje dzieciństwo, jakim byłeś młodzieńcem wtedy, kiedy żyłeś w małej miejscowości pod Toruniem Zbójno. Czy Puwal był grzecznym chłopcem? No nie byłem grzecznym chłopcem, ale miałem bardzo dobre, uważam, wartości przekazane przez moich, już od pradziadka, pradziadków, dlatego że chociaż ich nie znałem osobiście, ale na przykład jeden z moich pradziadków służył w Legionach Piłsudskiego, drugi, bo to jeszcze pamiętajmy, że to był okres rozbiorów, drugi służył w Wojsku Carskim. I potem po 5 latach, kiedy wrócił do kraju, do domu, no niestety zdrowie nie pozwoliło na to, żeby i po prostu zmarł w wieku tam 30 kilku lat. Dziadkowie, później moi rodzice, oni wszyscy przekazali mi naprawdę wiele cennych wartości, które tak naprawdę wykorzystuję przez całe swoje życie. Krzysztof, jakie cechy w tobie pozostawił Grom, służba w Gromie? Czego ci nauczyła służba w Gromie? Wielu rzeczy, ale tak jedną z takich ważnych rzeczy, które cenię w sobie, to, że warto być odważnym. Warto być odważnym, warto być zdeterminowanym do tego, co się robi i warto walczyć o swoje. No dobrze, ale skąd czerpać, brać paliwo na to, żeby tak iść odważnie przez to życie i skąd mieć tyle energii, żeby być cały czas na fali podczas służby naszemu krajowi, nam? Oczywiście każdy odpowie na to pytanie inaczej. Ja mogę tylko powiedzieć o sobie tutaj. Myślę, że my jesteśmy szczególnym pokoleniem, dlatego że wychowywaliśmy się w latach jeszcze 80. Ja pamiętam lata 80., kiedy w tej małej miejscowości niewiele się działo. Oczywiście graliśmy w piłkę, nie wiem, ta aktywność fizyczna była fajna taka, ale tam się niewiele działo. Tam znalazłem w bibliotece, wiejskiej bibliotece, trochę inny świat, kolorowe czasopisma, fajne książki, tam spędzałem mnóstwo czasu, tam właśnie tak naprawdę zapaliła się we mnie ta iskra, która później spowodowała, że przeszedłem tak swoje życie, bo tam co piszę o tym też w książce, tam na właśnie w jednym z gazet Żołnierz Polski, który już teraz nie jest wydawany, ale wtedy to była taka kultowa gazeta wojskowa, to były lata 80., nie wiem, 86 czy 5 rok. Tam znalazłem na jednej ze stron właśnie zdjęcie komandosa w czerwonym berecie, który biegnie po jakichś tam przeszkodach, pali się wszystko. I to po prostu jak to zobaczyłem, to coś we mnie się stało. No, to było coś niesamowitego. I takie czasami małe rzeczy spowodują, że człowiek potem naprawdę, kurczę, no ma takie paliwo w sobie, żeby dokonać tego właśnie. Patrząc wstecz, to służba w Gromie jest spełnieniem twoich marzeń? Poszedłbyś tą samą drogą?
Tak, zdecydowanie poszedłbym tą samą drogą, powiem więcej, poszedłbym tą samą drogą od samego początku. Jeżeli by była taka możliwość, bo oczywiście nie ma już tej szkoły, którą ja kończyłem, wojsk specjalnych, działań specjalnych, jednostka komandosów też się zmieniła, bo i Grom się też zmienił na przestrzeni tych lat, ale tak, poszedłbym tą samą drogą. Krzysztof, jak byś zachęcił oglądających nas do zakupienia, do przeczytania tej książki przede wszystkim? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że w tej książce znajdziecie mnóstwo ciekawych rzeczy, które spowodują, że będziecie szli drogą, o której marzycie, bo to jest strasznie ważne, żeby iść przez życie spełniając swoje marzenia. Ale to zobaczycie też mnie, moich przyjaciół, moich kolegów i ile my musieliśmy poświęcić, żeby spełnić swoje marzenia, ile ja musiałem poświęcić, żeby spełnić swoje marzenia, żeby z tej małej miejscowości z lat 80., końcówki lat 80. przejść taką drogę do właśnie do jednostki Grom. Co było po drodze? Tam są też techniki, których ja używałem, aby radzić sobie w tych bardzo trudnych chwilach. I ja myślę, że to wam pomoże. To wam pomoże do tego, żebyście spełniali swoje marzenia. A oprócz tego dostaniecie olbrzymią dawkę adrenaliny i ciekawości w tych wszystkich historiach, które tam są. Od moich treningów po misje bojowe. Nie pozostaje mi nic innego, tylko przyłączyć się do tych słów i serdecznie zachęcić do nabycia książki Operator 594. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Puwalski. Puwal, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, Andrzeju, i bardzo dziękuję Państwu.